Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Borussia Dortmund. Zaczynamy nowy sezon, nowe wyzwania. Chciałoby się wygrać Ligę Mistrzów, zobaczymy czy to się uda. Oczywiście jeśli wam się kariera podoba, zostawcie lajka, suba i do zobaczenia. Zostawcie lajka, suba i przechodzimy już do najważniejszego, czyli do odcinka. Zobaczmy tutaj piłkarzy niektórych, czy ktoś będzie chętny tutaj przyjść może do nas. Dobra, zobaczmy w ogóle jaki my mamy budżet na ten sezon przydzielony. Będzie to aż 200 milionów euro. Ogromna kwota, więc możemy trochę poszaleć chyba. My mamy prawych obrońców. Jest Morey, ale mnie ciekawi w sumie ten gościu. Chętnie bym go kupił. Zobaczymy czy się uda za 12 milionów go wyciągnąć. Blanco, Brahimi. Nie mamy tu za wiele opcji. Myślę, że trzeba by w tym sezonie trochę jednak dać tutaj zainwestować, żebyśmy mieli nieco mocniejsze ten skład. Lotka niech se będzie. No, mamy już lepszego bramkarza niż Lotkę nawet. To w takim razie on będzie naszym rezerwowym, a Lotka niech idzie sobie na wypożyczenie. Tutaj z Guerreiro trzeba przedłużyć kontrakt. No z tobą trzeba się pożegnać. Hummels też trzeba się pożegnać, żeby jeszcze coś na nim zarobić. Collins również. Bo zobaczmy czy jest w nim jakiś potencjał. Wykazuje wielki potencjał, więc dobrze, niech idzie na wypożyczenie. Niko raczej będzie dosyć ważną postacią. Amorej w sumie. Ile by mu to zajęło? Dosyć długo. Szkoda. Ale dobra, niech on się trenuje. Mati Cash. Zalewski. Spróbujmy ich wypożyczyć. Thorgan Hazard zagrał kapitalny sezon, ale potrzebujemy czegoś więcej. Ta lewa strona jest do wzmocnienia. Chyba że Giovanni przeszedłby na lewą stronę. Ciebie zwolnimy po prostu. I dobra. Teraz tak, czy ja wystawiłem Hummelsa? Wstawiłem Hummelsa. Dobra, obrońców byśmy mieli ogarniętych. Ta lewa strona. Lewa strona. I skrzydła by się przydało wzmocnić. Zobaczmy tego. Na przykład tego Rafinie. O, Rafinia. 85 ma aż. No ale to byłby ciekawe wzmocnienie dla nas. Chyba że po Marco Asensio byśmy poszli. Ale mamy fundusze w tym sezonie. Mamy fundusze. Więc możemy jeden gigantyczny transfer chyba zrobić. Zobaczymy też tego Brahimiego, ale on jest wypożyczony cały czas. Nic, spróbujmy tutaj wynegocjować coś za Marco Asensio. Zobaczymy czy się zgodzą trochę niżej zejść. No i dajmy tutaj negocjować za Rafinie. Miejmy nadzieję, że się nie wkurzą od razu. Dobra, w ten sposób by to było. Niech tam coś wymyślą z tym składem. 0-0.
Ale to nie jest ważny ten puchar. Kamiński niech idzie na wypożyczenie sobie. Lewandowski. Nie ma szans w ogóle, żeby lewy odszedł. Przegrywamy 2-1. Ale tak jak mówię, ten puchar nie jest kompletnie ważny. I mamy tutaj dogadane dwa transfery. Stingo całkiem fajny jest. Stensy za 40 milionów byłby całkiem ciekawym wzmocnieniem. Ale musiałby zejść trochę z tygodniówki. Kto u nas najwięcej zarabia? Podejrzewam, że lewy. 200 tysięcy lewy zarabia, 210. Więc negocjujmy za Sensio. Tam już żeby on trochę zszedł z tej pensji. No chcę być sporadycznym nawet. Jak chcę być sporadycznym, to musiałby zejść trochę z pensji. 120 plus milion premii, zobaczymy co na to powiedzą. 135, ok. Zszedł i tak bardzo dużo z pensji, więc ja mu pozwalam na to. Negocjujmy za tego Rafinie. Bardzo dużo chcą. $70 milionów możemy dać. 86, usuń to. 75. Gadają się. Więc Rafinha przyjdzie do nas. Odrzucamy klauzulę. Zgodził się zejść z pensji też, więc całkiem fajnie. Chciał tam jakiś bonus, ale ten bonus jest dla nas mało ważny. No i Rafinha będzie naszym etatowym lewoskrzydłowym. Zobaczmy, czy długo mu to zajmie przemienić się na lewe skrzydło. Tylko 2 tygodnie, więc bez problemu. Asensio? Też 2 tygodnie, więc będzie też lewym skrzydłowym. Po prawym, niech będzie prawym pomocnikiem. Wtedy Reina będzie mógł być tym lewym. Ale my musimy wtedy spróbować wypożyczyć chociaż Moreya. Bo wtedy będzie ten nasz inny obrońca, którego kupujemy zaraz. Będzie on podstawowy, znaczy się rezerwowym obrońcą. Przegrywamy 2-0 i żegnamy się z pucharem tym samym, towarzyskim. Ale tutaj jest to mało ważne. Za chwilę czeka nas super puchar Niemiec. Singo kolejnym wzmocnieniem zespołu. Więc naprawdę super opcja. Teraz trochę liczymy na sprzedaż niektórych piłkarzy. Miejmy nadzieję, że to się uda. W sumie ten Dahoud jeszcze. Jeszcze moglibyśmy tego Dahouda jakoś wymienić. I w sumie przydałbym się nam jakiś SP, bo nie mamy. Kto to jest ten Agumy? Zobaczmy go. Czy Moriba by się nadawał? Może powrót Ilkaya Gundogana? Takiego rezerwowego. Też by było ciekawe. Zobaczymy zaraz. Zobaczymy to zaraz. Ale też przydałoby się zobaczyć właśnie tą lewą stronę. Jak sobie uświadomiłem, że my nie mamy lewego obrońcy.
bo ten Zalewski był, no ale jak chcemy walczyć w tym sezonie o coś poważniejszego, no to trzeba no też wziąć się na poważnie za wzmacnianie tego składu. Może byśmy z nim spróbowali jako lewym obrońcą. Spróbujmy. Zobaczymy, czy to się uda. Hazard po kapitalnym sezonie ma ofertę z Liverpoolu. No, miał niby dobry ten sezon poprzedni, ale uważam, że żeby iść dalej, trzeba się wzmacniać. Szukać lepszych rozwiązań. Hummels do Tottenhamu całkiem spoko. No, Royce bez szans. Zalewski niech idzie na wypożyczenie. Miejmy nadzieję, że się tam odnajdzie w Leicester. Miejmy taką nadzieję. Oferta za Matiego Casha, no nie. On zostaje u nas. Ty przerób się na tego prawego obrońcę. Wiem, że ma niską pracowitość w defensywie. Niestety spełzły na niczym te rozmowy, więc za chwilę wrócimy do niego jeszcze raz. Borussia Mönchengladbach chciałaby tutaj Morea. Ja się na to zgadzam, niech on idzie na wypożyczenie. Fajnie, będziemy go obserwować, jak się rozwija. Rafinha gotowy do zmiany pozycji, więc całkiem fajnie. Niech sobie rozwija to strzelanie. Hazard, sprzedaż dogadana 46 milionów, a więc całkiem przyjemna kwota. Santos gotowy do wypożyczenia na rok. Ktoś by się nam jednak przydał na te. Na tą pomoc. No i chyba musimy pomyśleć o tym Ilkay Gundoganie. Wielki powrót Ilkaya Gundogana. Trzeba o tym pomyśleć. Zobaczmy, czy za 40 milionów by się to udało. Oni chcą Royce'a do tego, no nie. 41. Oni się na to zgadzają, więc za mniejszą, będzie mniejszą jego wartość. Ofertę mniejszą niż wartość rynkowa uda nam się sprowadzić Kaya Gundogana, chce być niestety kluczowy. To jest nie do końca dobra informacja, ale z pensją tutaj się obniżył. Bramek 25 sobie zachciał. No ale dobra. Taki skład będzie. Żeby spełnić te jego wymogi, to będzie musiał tu siedzieć sobie na ławeczce. Na ławeczce sobie tu będzie musiał siedzieć. Chyba, że Zieliński by stracił miejsce w składzie. Dlatego też nie jestem pewien. Na razie Zieliński straci miejsce w składzie. Zobaczymy, jak Gundogan będzie sobie radził. Zobaczmy też te numery nowych piłkarzy. Asensio 27. Może 20 dostaniesz, Asensio. Dahoud pożegna się z 8 na rzecz Gundogana. Rafinha zostanie z 29. Florian Wirtz sobie przejmie 10 po Torganie. Zieliński zmieni na 18. I dobra, takie numery zostaną na ten moment. No, Zieliński nie odejdzie na ten moment. Jeszcze ten lewy obrońca jest nam do zaklepania potrzebny. I musimy spróbować tego gościa kupić.
I on by nam obsadził tą lewą obronę. Zobaczmy, czy za 19 się zgodzą. Chcą Bednarka do tego, no bez szans. 21 800. No i na to się zgodzili. Już od razu szybko negocjujemy, żeby on się szybko mógł zmienić na tego lewego obrońcę. To jest nam bardzo potrzebne. 3-letni kontrakt, nie ma problemu, bez klauzuli żadnej. 50 tysięcy, 500 tysięcy za podpis i proszę bardzo, podpisuj to. I widzimy się już w zespole. Już przydzielam ci trening. Żebyś się szybko trenował. Tego potrzebujemy. 33 tygodnie niestety. Trochę dużo. Ale myślę, że damy radę. Mukoko. Jakiś trening też by ci się pewnie przydał, nie? Proszę. Odejmij Asensio, też by chyba musiał dostać coś, a nie dostał. Jak ty wyglądasz? 18 tygodni jeszcze. Gundogan, dostaniesz coś, czy nie dostaniesz? Możesz dostać nawet coś. A Rafinha, ty dostałeś? Dostałeś też, dobra. Ty się też trenujesz, więc okej. Zobaczmy, co tu jeszcze będzie. 2 lata, niech idzie na wypożyczenie do Anglii. Zobaczmy, jak nam pójdzie w pierwszym meczu tego sezonu. Skład zdecydowanie wzmocniony i zobaczmy, jak to się uda. Wygrywamy pewnie 2-0 w tym super pucharze. Akanji Lewandowski z bramkami, podnosimy pierwsze trofeum w tym sezonie. I dobrze, zaczynamy ten sezon. Skład wygląda naprawdę solidnie. Ale następne mecze już w następnych odcinkach. A Benfica znowu chce wypożyczyć Mukoko. Tym razem może niech idzie na 2 lata Mukoko. Ale dobra. Ja wam dziękuję bardzo za ten odcinek. Jeśli wam się on podobał, zostawcie lajka, suba. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!